Jeśli znacie kogoś, kto na 100% realizuje polecenia przełożonych bez marudzenia, to dajcie mi znać. Chcę się nauczyć takiej postawy. Mówię bardzo poważnie, bo ja mam z tym problem. Komentowanie, wyrażanie swojego zdania jest moją słabością. Zwłaszcza, gdy nikt mnie o to zdanie nie pyta. Lubię także ten dzisiejszy fragment Ewangelii z innego powodu. Bo mnie dotyczy szczególnie. Pozwala mi odpowiedzieć sobie, czy aby nie wszedłem w rolę, która do mnie nie należy. Czy nie zająłem miejsca, które nie jest mi pisane. Może za bardzo się wyrwałem, czasem pouczam w nieuzasadniony sposób. Może zbytnio się puszę i patrzę z góry, bo uważam, że zrobię i wiem coś lepiej. I tak bywa. Właśnie taki fragment Ewangelii studzi złe zapędy. Zwyczajnie nie zgadzam się na byle jakość. Złoszczę się na decyzje, które są nieprzemyślane i niepraktyczne. A ostatecznie tak je spełniam, choć nie czuję do nich przekonania. Może kiedyś się tego oduczę. Znajdę w sobie pokorę i bez ociągania zrobię to, co powinienem. Jezus przestrzega dziś przed fałszywym nawróceniem, gdzie zewnętrznie będzie wszystko w należytym porządku. Ale wewnętrznie dalej będzie bałagan i zaniedbane serce. To o płaszczyznę duchową chodzi mu najbardziej, żeby czyny i decyzje płynęły z serca. Jezus punktuje faryzeuszy i uczonych w piśmie za fałszywą religijność. Zarzuca im najpierw niekonsekwencje, hipokryzję, brak równowagi między czynami a sercem, oddzielanie sfery zewnętrznej od wewnętrznej, separację serca od moralności i prawa. Faryzeusze składają Bogu ofiary, zachowują prawo, a pomijają istotę. Sprawiedliwość, miłosierdzie, miłość. To, co zewnętrzne, jest dla nich ważniejsze od wnętrza. Powiedział kiedyś o nich: groby pobielane jesteście. Krytyka ta dotyczy także nas. Żebyśmy strzegli się przed czynami, które wypływają tylko z chęci pokazania się, zaistnienia w przestrzeni publicznej. Jeśli akcja będzie dobrze wyglądać medialnie, to będą o nas mówić. Ale co dalej? Po tej akcji? Co zostanie w człowieku oprócz wspomnienia, że było ładnie? Chyba o dalszym ciągu się zapomina. No przecież nie wystarczy tylko podłożyć ogień na palenisku, ale także trzeba go pilnować. Dokładać drwa, żeby jak najdłużej cieszyć się ciepłem. My podziwiać możemy eksponaty w muzeum, biżuterię u Billera, sztukę w teatrze. Człowiek nie jest do podziwiania za sam fakt bycia człowiekiem, ani za urząd, który piastuje. Człowiek człowiekowi ma służyć do ubogacania się wartości, które nie są na sprzedaż. Ktoś może sobie pomyśleć, no tak, mówi to ten, który sam promuje się w internecie. Owszem. W internecie, w prasie, czasem w telewizji czy radiu. Ale nie siebie promuje, a słowo. Nie dla podziwiania mnie, ale dla przekazywania treści, które niesie ze sobą Biblia. Dla poznawania Jezusa. Każdy z nas potrzebuje takiego codziennego stawania w prawdzie i nawracania się. Aż do ostatniego dnia naszego życia. Żeby to nawrócenie było prawdziwe, słowo musi docierać do naszych uszu, a wychodzić z nas pod postacią konkretnych działań.